Zbliżają się, proszę Państwa, już powoli wakacje. I na pewno marzą Państwo o wyjeździe do ciepłego kraju. Naprawdę ciepłego, takiego, żeby można było tam spędzić tydzień czy dwa. Na przykład taki kraj jak kraj arabski, gdzie jest naprawdę gorąco. I ja przyznam się, że mam takie wspomnienie właśnie. Poprzednie wakacje spędziłem tydzień w Egipcie. A mówiąc dokładniej, przez tydzień koczowałem na lotnisku w Sharm el-Sheikh. Bo moje biuro podróży zbankrutowało. To był ciężki okres, a byłby jeszcze cięższy, gdyby nie widok innych Słowian, których biura też zbankrutowały. Bo momentalnie się dogadaliśmy. To Słowianina się rozpoznaje błyskawicznie. Błyskawicznie, takie niebieskie oczy z reguły i tęsknota za wolnością w tych oczach. Gotowość do przytulenia butelki. I potem do walki o wolność waszą i naszą. Czesi są wyjątkiem. Także momentalnie skołowaliśmy butelkę. I zrobiło się pięknie, naprawdę. Te wydmy zamieniły się w łany zbóż. Pojawiły się brzozy, a nawet kilka sosen. Jedna rozdarta. Więc naprawdę było miło i zaczęliśmy śpiewać pieśni nasze słowiańskie. Okazało się, że wszystkie te słowiańskie pieśni coś łączy ze sobą. To jest podobna muzyka. Na przykład polska oczywiście. Albo rosyjska. Czy czeska. Czy jeszcze bardziej południowo-słowiańska. Thank you.
Karolina Dowcipu, Adrian Janda, klarnet, Justyna Meliszek. Marta Zalewska. Oraz Bernard Chmielarz. Taniec z gwiazdami.